Tactical options available. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Sullivan, a oto zagrajmy w Crazies, ale nie Crazies klasycznemu, czy tam Crazies Multiplayer, tylko Crazies modami. Mianowicie dzisiaj chciałbym obczaić sobie modyfikację, a raczej mapę single player, operacja G's. O, to już przygotowane, odpaliłem się na chwilę, wszystko działa, bez zbytniego przedłużenia, zacznijmy. W samym wstępie chcę zaznaczyć, że kompletnie nie przechodziłem tej mapy. Widziałem tylko screeny od Buraka Topraka, którego serdecznie dziękuję za polecenie danej modyfikacji. I mam nadzieję, że dzisiaj sobie ją przejdziemy na spokojnie. That air support I promised you is on hold so we can secure a safe landing zone. We've identified a suitable area near the refinery. I'm transmitting the coordinates now. Secure the LZ and we'll send in support. Okay. Krótko na temat. Mamy robotę do wykonania. To poza tym wszystko. Czemu trygowała ta kropka, ale wiem, że to było do misji głównej. Ale to nie mówimy teraz o podstawce. Myślę, że jeżeli będzie to dosyć duża mapa, no to będziemy starać się szybciej przyjść za pomocą Stealtha. Przede wszystkim zobaczymy. No man, I'm reading a lot of enemy activity close to your position. Keep a low profile. Wow. If they spot you, they'll call in reinforcements. Make sure your silencer's attached. Oho, tam coś już się rusza. No cóż, widzę, że Stealth trochę będzie ciężki. Zobaczymy. Czy nie będzie widać? Nie wiem, jak tutaj jest i działa, czy tak samo, czy zmodyfikowana. No, snajpa. Dobra. Rozejrzyjmy się. Psikostek. O! Weźmy jałtko. Fajnie. O, tam ktoś jest. Dobra. Wygląda, że nie jest ich dużo, ale to może być tylko się wydawać. Trochę odzwyczajony do grania w Crysis 1, bo robiłem sobie bardzo długą przerwę. Mówię, żeby trójkę sobie przypominać. Plus to, żeby robić filmy z fabuły. Na temat fabuły Crysis z lore. Jest troszeczkę miła odmiana, że zagramy sobie jedynkę z modami. Energy critical. Maximum armor. Choć jasno się robi. To piąte patrzę. Jeżeli będzie dobrze, to tu powinna być dwójeczka. Kurde. To mu co? Eee.
się pan obacz. No trochę za długo mył te auto. Za dużo środków chemicznych lub coś tam dalej. Trzeba bardziej rozcieńczyć, chłopie. Ten płyn z wodą. No i przesadził. Dobra. Proszę mi po tych gagatków. Że mnie nie słychać za dobrze to, dlatego że trochę mnie gardło boli. A ponadto córka mi jeszcze nie zasnęła. Sugerować, wydaje mi się, że tutaj coś może wyjechać. Pewnie bym robił rozróbę. Na razie nie. Jeżeli właśnie wiecie, że robił bardziej rozróbę, czy robił Steve'a, to zaznaczcie to w komentarzu, bo nie wiadomo, które gameplaye to. Where is it? Shit, they've called in reinforcements. Enemy units heading your way. Look at her!
stamtąd będę przyjść. Zrąba, no trudno, no. Wieża widokowa. Proszę lepiej wspiąć się po cichaczu, nie? Żeby nie było widać. Wieża amunicja przygotowana. No tutaj to mamy więcej mięsa do ubicia. Dobra. Mamy tutaj jeszcze coś. Ale to nie widzę jakoś jednostek. Albo jest zaczęte te części, nie ma tu w ogóle jednostek. Albo tam coś ciekawego jest. Podejdźmy tam. Chociaż, czy mi się chce? No, możemy tutaj ruszyć. Coś myślałem, że złapię w locie. Chciałbym. Patrz się do formy. Pewnie trochę tak, żeby nie przyjąć, będę tam coś gadał, ale staram się przede wszystkim skupić się ładnie na... tym, żebyśmy pomordowali to trochę tych koreńczyków, nie? Chyba po prostu nie będziemy się z tym cackać. Tym bardziej, że chcemy się wrobić wszystko w jeden materiał, o ile się uda. Asyk kupiało. Smuci mnie to, bo myślałem, że będą rushowali, strzelali, a coś oni nie chcą strzelać. Lubię sobie przywiązanie do tego obszaru. Smutne to trochę. Może gdybym wziął jeepa albo coś. No nic, no. Nie narzekajmy, to jest zrobiona mapa fanowska, więc nie będziemy przecież tutaj oceniali, kurde, jakbyśmy robił, by robił Krajtek. By Krajtek robił, bo nieźle jechał po nich. Wygląda to, że jest czysto. Co by to o czym gadać? No myślę, że można takie newsy dawać coraz. Na przykład takie, że... będę teraz znacznie mniej na multiplayerze, żeby powiedzieć, że całkowicie rezygnuję z Krysta 1 multiplayer. Nie czuję kompletnie weny. O, coś się zaczęło dziać. Nie ma.
tylko? BBS World News. I'm Andrew Jones. General Lee Chan-kyon. Nie wiem, coś nowego. Z podstawki ściągnięte. Wspominałem coś o tym, że zamierzam grać w multiplayer. No powód jest głównie taki, że się wypaliłem. Nie czuję kompletnie wady, by grać. Ogólnie sprawa jest bardziej głęboka, ze względu na Toxic City, które tam podnosi kryzys. Tylko gdzie rozmawiałem z Fapem, ten mnie olał. Widzisz, że wszystko jest okej, okay. Nic się nie pali, mniej ludzi. To zawsze, bo za wakacje, ludzie wolą czas na dworze. Wcale to nie wina tego, że są prosty krają, rozwalają gry, bo biorą wszystko co najpotężniejsze i rozwalają nowych gniewnych, którzy chcą trochę bawić się w tym. Ja olewam jego, olewam jego pracę, kto mnie tak bolał i nie docenił to, że bo uznał, że po prostu ja wymyślam, że może problem jest nawet może ja, nie wiem co, bo tak zaczął pieprzyć, ale mówię krótko, pas, nie zamierzam w tym uczestniczyć, Toxic City całkowicie olewam, może na innym serwerze zagram, ale wątpię, ja całkowicie się wypaliłem do kryzysu multiplayera, nie zamierzam po prostu skupić się na lore. Filmach chlorowych, to teraz są modyfikacje. Przynajmniej ty nie przyleci kurna. Kurna kumpel. Ten szczuro. Ja jestem jednym z mocniejszych weteranów i potrafię się obronić, ale nowi gracze mają dosyć. Jak grać z nowymi, jeżeli są same prosy? To nie jest już crazy. Fab ola całkowicie sprawę całej społeczności Crazys i skupi się, żeby tylko jego serwer był dobry. Może być dobry, ale że spojrzeć umiera, no to jest jego wina. Zrobię na chwilę cięcie, sprawdzę, że wszystko jest ok. Ok, wygląda to, że jest ok. Niezmiernie mnie to cieszy, mam nadzieję, że głos będzie ok. O to się najbardziej martwię. Skoro to wjeżdża. Zagadnę sektor! Ah! 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 Ah!
him up! Kurde, to jest sniper. Nie, nie, tam, tylko
I am the Whipple. A tak wpierdol się zabijemy to auto. Podbierzemy się do celu, jakim jest. Ciekawa podpowiedź. W ogóle. A, udało mi się. Jesteśmy w teorii dobrze. Przerwa. Okej, wróciłem. Zobaczmy, pewnie coś będzie, jakaś może sekwencja. Bardzo specyficzne miejsce. Teraz sprawdzę, czy nagrywanie jest okej, bo naprawdę się martwię przez to, że odchodzę zaraz. Okej, wszystko działa poprawnie. Dobra. Będę już rozdali druga artyleria. Tam C4. Też mi C4. Wagonie. O, skąd w ogóle to wsiedzieć? Coraz wyżej. Widzę, że mapa jest całkowicie niewidoczna. Czy na to dostałem? Za co? Coś mi się pobrało. Będę tutaj pokazywał tego, co to twórca wywijał, żeby stworzyć te przejścia. A no musiał jakoś, nie? Może tak pewnie wygląda to w praktyce. Guza? Za parę dni, sobie będzie skazany. Dobra. O, już mi wgięło. Już
Blast your way through. Approaching the crusher yard. The area's crawling with KPA. You sure you want to land here? It's all we got, son. Secure the area and I'll send in my birds. Maximum speed. Maximum armor. Co, żeby ewakuacja? Oj. Okej. Powinno być już normalnie. Nie wiem, czy to akurat przed tym przypadku zaczęło mi się dziwnie wraz z ekranem coś i nie mogę w ogóle prosić myszką. Wow. Chyba z tego, co przyszliśmy. Co nie widziałem, na szczęście już mamy sobie zwolgować. Wydaje mi się, że bym znalazł parę ciekawych rzeczy. Zawsze mi to krajcowało, ta fizyka. Czasem mam podającą amunicję. Cinematic. O, leci wsparcie. Let's go!
oczyszczona. Command, this is Vulture 16. We are inbound. Dropping charges in Sector 2. Over. 2-0, clicks away from the carrier. Skies ahead are clear. Bring her home, Nomad. Roger that. Nomad, you read me? We made it to the carrier. I'm with Prophet and Helena. Where are you? Copy, Psycho. I'm inbound. ETA, 10 minutes. Make it quick, mate. Souvenir. Good job, Nikolaj, Rogue Chief. Bardzo dobry. Mod. Wątki przyjemne. Przejrzyste. Tak zaprojektowany bardzo linijkowo. Szczególnie pod koniec gry, ale o to w sumie chodziło. I myślę, że takie właśnie modyfikacje będą obczajać. Może już będzie powrót do Back to Hell. Zobaczymy też, że to wszystko od nas, o tym, jak widzę, z czym się wydarzy.